Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem wszystko, cykl ile zarabiam. Jest to mój ulubiony cykl, będzie teraz, dlatego że o zarobkach w Polsce można dyskutować, większość prawdy nie mówi. No dobra, ale mniejsza o to, nie będziemy o tym, to opowiem w innym odcinku o tym. W tym odcinku chciałem powiedzieć o tym, ile zarabia elektryk. No i to jest ciekawa sytuacja, dlatego że opowiem z własnego doświadczenia, powiedzmy kończąc technikum jakieś 10-12 lat temu. Nie, co ja mówię? Ponad 15 lat temu, szukając wtedy ofert pracy dla elektryka, znalazłem, no było tych trochę ofert, aczkolwiek wtedy bezrobocie było ponad 20%. Niestety był czas beznadziejny dla absolwentów. Skończyły się oferty pracy nawet w szkołach, które były wieszane, powiedzmy, w lepszych takich technikach. To wszystko znikło. I tak naprawdę elektryk wtedy, jeżeli szukałem, to była, pamiętam do dzisiaj tą ofertę, to bodajże 600 zł brutto. I jeszcze miałem swoim samochodem jeździć, montować napędy do bram przesuwnych, czy to garażowych, czy to wjazdowych. Podłączać automatykę, no bo pan właściciel tej całej firmy zatrudnił jakichś dwóch osobników, powiedzmy z urzędu pracy, którzy nie mieli w ogóle pojęcia, ani by byli skierowani przez ten urząd do pracy u niego. Obecnie co się zmieniło? No zmieniło się tylko tyle, że zmieniła się minimalna pensja krajowa, czyli z 600 czy 700 zł brutto wzrosła do 1850, no i takie zarobki głównie są podawane w ogłoszeniach jako elektryk. Czasami można tam znaleźć, powiedzmy, większą pensję. No to ja mówię o typowym elektryku, który jest zatrudniony w firmie. Powiedzmy, że jest w stanie zarobić średnio gdzieś do 2-2,5 tysiąca i to jest finito praktycznie. I to też w lepszych firmach, bo tak jak mówię, w gorszych to i nami za minimalną będzie krajową robił. Oddzielna sprawa jest elektryk, który ma swoją działalność gospodarczą, tak jak i w każdym. Jeżeli jest sam sobie szefem, to może zarobić kilka razy więcej, no głównie montując instalacje elektryczne, czy to w mieszkaniach, czy w domach. Średnio, powiedzmy, robocizna na takiej instalacji może wynosić od 1000 nawet do 3-5 tysięcy, w zależności od wielkości, powiedzmy, domu i czasu, jaki będziemy montować, powiedzmy, taką instalację. Przy okazji też możemy zarobić rzeczywiście na dystrybucji samych materiałów, powiedzmy, instalacyjnych. Jeżeli będziemy stosować z jednej firmy, to zawsze tam jakieś bonusy też mogą wpaść dla takiego elektryka, który zużywa duże ilości, powiedzmy, kabli czy samych zabezpieczeń nadmiarowo prądowych, czy różnicówek. Także no, takie bonusy, powiedzmy, reklamowe mogą jakieś tam wpaść takiemu elektrykowi. Ale ogólnie, jeżeli mówimy o elektryku zatrudniamy na etacie, to cudów, że tak powiem, nie ma. No jak to w całej Polsce, we wszystkich zawodach. Chcąc coś mieć, niestety trzeba albo samemu rozpocząć działalność i być tym, co zatrudnia, niż być zatrudnianym, że tak powiem, przez kogoś. Także to by było na tyle odnośnie zarobków elektryka. Dziękuję, zapraszam do następnego odcinku z cyklu Ile zarabiam?